To wieczór, jak ze sklepu szedł. Wieczór, jak ze sklepu. Do domu? No, po ciłoku, że szedł z wieczór ze sklepu. I przyszły kozioł krzyża, że przechodził. I też w tym ogródku, bo tam do dzisiaj ten krzyż stoi. Krzyż na takim ogrodzonym płotkiem jest. No, no. Do dzisiaj taki ogrodzony. A tam w środku, w tym ogródku, tam siedział pies na dupie, taki wielki. Siedział, a ogień mu z pysku leciał. Tyle tak wywijał, kuchał, piechał, uciekał. A nie przeżywałeś się wtedy? Bo to się może przeżył. A rozegrać tam owieczka widział się pasma. Biała owieczka. Ale od owieczki nie uciekł. Piękna owieczka. Nie podszedł do niej? Biało się pasła w tym ogródku. I przyszedł jak do domu, mamo. Mama, tam w tym ogródku koło krzyża się dzisiaj owieczka pasła. Pada, widzisz, to już dusza jest wybawiona. To już nie ma zła dusza, wybawiona. Musieli dać nam, że ci ludzie tam tym sejmą wybawili. A wiadomo, kogo to dusza była? Na jakiegoś chłopa tam. A moje do dzisiaj te kości leżą pod tym krzyżem. Bez powstania jakiś tam zabiło chłopa jego nieznanego i tam go pochowali. I tam krzyż na tym miejscu dali? No. Ale innych ludzi też straszyło obok tego krzyża, czy nie? No i tam byle co już ludzie widzieli też. Co na przykład? No jak ci to godzą, nie wiem. Raz dziadek posłał Albina do sklepu, też po tabaka, a Albin... Znaczy twój dada, tak? Czy twój dziadek? Brat. Ale twój dziadek wysłał? Mój dziadek to posłał, mój tata. Tata? No, posłał po tabaka do sklepu i nie chciało się mu trochę iść, no ale ten kolega jego tam był też u niego, a ten kolega robił browarze w Tychach. I piwa się napił, no i wziął jak trochę, szumiało mu w głowie troszkę, nie? No. Dużo głodu wziął, a tak to, troszkę, daj co mu. Padł, kiedy się boisz, to pójdź ja z tobą. No i sześć i łowa. A z nami się bał i się budował krzyża, tak? No, aha. Bo krzyża będę co czasem widział. I szli. Albin wiedział, przeżegnął się, a ten Francek, co szedł, wziął kamień ze szosy i ciepnął na ten krzyż. No kamienie. A gdy jeszcze zażegnął, to poszli tabaki, kupili ich na zot, przychodzili ku krzyżu na zot i spod brzegu, spod rantu wyrósł na szosa taki byk wielki, krowa, jak dziosi z rogami. No. Łowana wielko na Francka i tymi rogami. A ten ryczał, nie mógł głosem. Francek? Na całą wieś go było słyszeć. A Albin wymrął. I zostawił go? Postawił go i uciekł. No. Potem zadali, koleś pili go z tą ceką na niego. A ten łaził po szosie, a ryczał, bo chciał uciec, za nie poradził. Bo Kaj Francek chciał pichnąć, tam ten byk stanął w drodze. I potem jakoś ten Francek był gipciejszy jak ten duch cały. Wymrął mu, kiedy uciekł. Ale jak przyszedł do domu, to się trząsł jak łosika, a blady wytrzeźwiał naraz wtedy. Był mój monter. To ani do domu nie chciał iść. Bo to on mieszkał za Czechem. A mówili, jaki kolor miał ten być? Co? Jaki kolor miał ten wejść? Mówili coś czy nie? No, w nocy wszystko czarne, nie? No. Ten co z Murysy wyrąbał z garot. A to twój tata widział w tym zbożu, to te zboże się kładło, czy kto to widział? Ty mówisz, że tam ten pies uciekł, coś tam, pamiętasz? Kajca. Zboże, to nie może być zboże. Że było zboże i ten, i twój tata czy dziadek szedł i ten zboże tak się kładło, coś szło po tym zbożu. To było u sąsiada za płotem.
No i kto to widział? Dziadek, Szumbut. A że twój dziadek czy twój tata? No, tata. Tata. Co, Łanoc. No. Dziadek pisze, że wszyscy. Czy ja to jest kabeta? Przyszło, że wszyscy południowej dojdą, nie? No. Tak wyjdzie się na drugą do roboty, a wy przyjdziecie prędzej, bo się niedaleko do roboty. A dziadek musiał pociągiem przyjechać. Dopiero o 11 w nocy. No. Dziadek był w domu, w pociągu. Z chłopami szli. Chciał pociąg, doszło cała banda tych chłopów, jak po drodze się tracili, jeden się kuchał piekarzy szedł. A dziadek przyszedł do domu, pojadł, było ku 12 w nocy już to było. I zachciało się mu do ustępu iść. I poszedł do ustępu i siedzi w ustępie, a my mieli ustęp kole płotu, graniczny płot od sąsiada. No to wszystko dzisiaj jeszcze jest. Ten płot tak stoi, jak stoi. Granica płotu. I tu za płotem było takie pole. Takie zaguny były poorane. Tu taki zagon wyglądał, taki szeroki. Co to jest zagon? Tak sobie powiem, w Śląsku go mówię, zagony. Naorane były takie, trochę kopkowate były te zagony. I potem to wawy, kopaczki i na tym zagonie nie sadziły tak, wzdłuż tego zagonu, no poprzyk. No. Takie kawałki, a tu zaś kawałek. A zaś kawałek, tak sadziły. Sikła, ziemioki, no. Co tam chcieli sadzić, nie? I tam była na sadzono ćwikła w ten czas. A środkiem szła bruzda między tymi zagonami. Głęboko bruzda i ta ćwikła rosła i to tak wysoko było, ta ćwikła tak, że mówię, byś się przyczepił, to byś prawie iść w tej bruździe. No. A ta, te liści się tak rozkładały. I dalej siedzi w tym ustępie, a tam no szup, szup, szup. Tak był ciekawy, jak się wysmolił, wyrósł z tego ustępu i tak idzie. U temu płotu i tak za stachety się tak oparł i tak się patrzy tam. To to szło tam, odchodziło to od niego. A jak to odchodziło od niego, to dziadek wziął szybko psa, mieli by takiego wielkiego psa, jakby tak taran był. No. Jeszcze większy był jak taran. Wilczur? No. Taki żółty był. To wziął tego psa, obeszeł. Naokoło do wrót poszedł, poszedł na zadek i tam za ten płot poszedł. Idzie ku temu polu i stoi prosto tej bruzdy. A to szło z powrotem tą bruzdą, ku dziadkowi to szło. A pies widział, co się robi, tak się przyszylił, patrzył. Jak na to robicie, prawda, strzelił od dziadka, uciekł, a nie zbudzi, jak się wyliść. Poczuł ducha, dziadek widział, co się dzieje, że się przeżegnął i też poszedł. No a to tak, aż przyszło i zaś odeszło i A jak ta ćwikła się rozkładała? No tak, na boki. Tak jakby coś przesuwał, odsuwał. Tak, by się przesuwała trochę. A ten, a... On, tego, on tam nic nie widział, tylko widział, jak ta ćwikła się rusza? No, jak ta ćwikła się ruszała. No. Pies wyszalił, jak się nie ruszył. To nie my, nie mówię. Ale co to było? Ludzie mieli żarna na górze. Tak jak my mówimy w piwnicy, tak oni mieli no. Na górze, nie? No. No. A bez wojny światową nie było wolno żarnami myć z bułki. Bo jak ludzie sami bułka myli, to mieli chleb, nie? No. A oni mieli nie mieć tego chleba, oni myli chleb dostawali na kartki. Aha. To mieli mieć chleba dość. A oni te bułki myli na żarnach i upiekli się chleb w domu. Mhm.
mieli dwie karoci pierwsze. Pokrył mu, jak żandarmów nie było, bo żandarmi chodzili po wsi, a będę co podsłuchiwali po ludziach i karali ludzi potem. Tam było tego, w tej Mosynice, że tam ktoś doniósł, że każdą noc mieli na żarnach mułka. Komuś się rozchodziło w oczy i poskarżył na nich. A oni nie mieli. I jakiś duch przyszedł w nocy i żarnami mlnął na wilku jak dzieci. A zaczęli ją obejrzeć, to żarna były stały cicho, a zablombowane były. Taki, że to policja zablombowała. Nie śmieli oderwać tej bomby i nie śmieli mleć. No, a żarna latały jak dzieci mleły. Potem ta policja przyszła sama i słuchają na dole. A już ku północy dochodziło. Aha, żarna się ruszają, mielą. Szybko lantarki mieli, a puk, 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 po schodach do góry. Świecą na żarna, a żarna stoją normalnie cicho, a żadnie ogniwa. A ten dom tam jeszcze jest, czy nie? Co? Ten dom tam jeszcze jest, czy już nie będzie go? Na pewno to jeszcze będzie w co. No i co? Taki drugi się dałem znać, słyszę dzik, to wszystko, a śladu nie ma, że się tam ruszyło, co on został co dzień. A bo tu widzisz usiczków w tej starej chałupie, co kaj tam tam. Zresztą ta stara chałupa stoi, nie? Tam kaj ten Darek, a we Radek? Radek, no. Radek tam z tej chałupy pochodzi. No to co? I za mnie ta chałupa jeszcze stoi. To tam w tej chałupie było gospodarstwo wielkie. Pora kuni morowych było, synków było w duma. Do roboty dziołchy były. To tam mieszkał taki stary Sitek się nazywał. Stary Sitek. Stryj. Mama, babcia mu wydała stryj. To był ojciec od stary nieboszki Sitkule. To był stryj go dali mu. Mm. To miał w duma taką wielką figurę Matki Boskiej. Wielką figurę, taki ołtarz miał w duma zrobiony. I tam do tego ołtarza się ludzie schodzili i rzekali każdy wieczór. Rzekali taką nowinna, to co majce tam śpiewali modlitwy, bo to mieli taki zakon, nazywała się Maria Vici. Maria Vici? Ten zakon się nazywał Maria Vici. Vici? No. I to w tym zakonie tak byli tacy ludzie rosomajci, to zapisowani, że się tak schodzili w rozakej, no. Do nich też na te modlitwy tak śpiewali. Jedna taka babka z Wilków, bo to za to daleko, to ona tu nie przychodziła, nie? Ale była w tym zakonie. Musiała tu kiedyś być u niego, tego stryja i się pogodali i tak się go kolegowali, no. I Antoniewicz Szepon, nieboszczyk, tu od tego, co tu mieszka, ten. A wiesz, kaj Antoniewice mieszkają? No nie wiem. Nie wiesz? Kolej Kingi Korusowej ta chałupa narosła. Aha, no. Wiesz, kaj? No mniej więcej. No. Kinga mieszkała, on parę metrów kolej niego mieszkał. Ta chałupa tu jest wystawiona, widać od naszej siedziby. No ten, jak oni się nazywali. Antoniewicz. A on się... Kulbaski, tak? Kulbaski, no. Kulbaski. Kulbaski to była, to jest dziadek od tego, co tam mieszka teraz, jak się nazywa. Jak się nazywa? Heniek. Heniek. To dziadek od tego Henka, tak? No, Kulbaski to był dziadek od tego Henka. Znaczy Antoniewicz był od... Antoniewicz, no. A Kulbaski to był ojciec jego. Aha. Bo on się tu przyżynił, on jest w Poznaniu Kulbaski.
No i Kulbacy już pomarli, bo ta Sławka umrzyła i oni umrzyły. Kulbacy czy... Aha. No ojcowie jego, nie? No. A Zytka, jego siostra też umrzyła. A. Młoda dziocha umrzyła. Bo nie była młoda, bo się wydała. Miała dziecko i umrzyła, no. To ten Antoniewicz, ten dziadek, Maczynka, se kolegował z tym Sitkiem, nie? Tam chodził na wiesiady, tak wieczór. No. Wieczór tam szedł do stryja, posiedzieć, pokurzyli, porozprawiali się. Panu nie trzeba było długo czekać, o północy my nie siedzieli, panu. Z wieczora, może ani 10 wieczorów jeszcze nie było. Stryj padł do tego Szczepuna. Nic nie godej, nie bój się nic. Siedź cicho. A Szczepun tak na niego patrzy, co tak ma cicho siedzieć. A tu naród się drzwi otwierają. I we drzwiach stanęła baba z włosami długimi, rozpuszczonymi. Po czorno ubrana. A to Usitka była, tak? Usitka, no. Czy Usitka, no? Usitka. No. Po czorno ubrano i tak wejrzała na niego, na tego Sitka. On padł, ja, dobrze. Ja już wiem o tym, bo się dowiedział o tej śmierci tej baby. Aha. Że ona umrzyła. Dobrze, żeś powiedziała, Bóg zapłaci z Panem Bogiem. No i drzwi się zawarły i baba poszła. Szczepon tak był rękami. A to wiesz co to był? To była baba z Wilchów. Przyszła mi powiedzieć, że już umrzyła. A jak nie chcesz wierzyć, to ci powiem jak się nazywa. I wejdź rano koło i zajedź na Wilchu i spytaj się. Czy tam a taką mieszko. Nie wiesz, Szczepon też był ciekawy rano na Wilchu. Zapytał się, ja tu taką mieszkam, ale dzisiaj padło, umrzyło wieczór. Hmm. Ale dlaczego poszła do tego Sitka? Co, ona go znała, czy...? No ci godzę, że była w tym związku Maria Wici. Maria Wici, bo w zakonie była, nie? Aha. Maria Wici była i ona mu przyszła powiedzieć, że już nie żyje. No ale nic nie mówiła, nie? Nic nie godała. No się pokazała się mu i poszła. I on już wszystko wiedział? Wszystko wiedział. Hmm. Ale to czekaj, a to na przykład jak on powiedział najpierw do tego Szczepana, nie? Siedź cicho, no. To jak zanim ona weszła, to już tak powiedział? On ją jeszcze nie widział. Aha, to skąd on wiedział, że ona wejdzie? On już to przeczuwał w kościach. Aha. Padł teraz siedź cicho, padł, bo tu ktoś przyjdzie. Padł nic nie godzę, ani się nie bój. Hmm. Za chwilę już te dziury otwierały i to widział. Hmm. Ludzie dużo wiedzą, z przypadków u ludzi jest bardzo dużo, co ludzie wiedzieli i widzieli na świecie. Tak, czasem się wyjechało pociągiem, a tak nie mieli co gadać, co gadali takie rozsumacie zdarzenia. Jak dziadek jeszcze szedł do... Dziadek, ojciec mój. Jak szedł do roboty rano o 4, to tam koło tego synku kasztan rosna. Przyszło się taki gruby kasztan. Rośnie jeszcze? Nie, już go tam nie ma. To pod tym kasztanem gęś siedziała, biała gęś. Mhm. Przyszło się zaraz. Szosa leci normalnie, a tu kasztan rosł. A tu pod tym kasztanem gąska siedziała, biało, fajno. Mm. A chłopy się patrzą na nie, patrzą, wiecie, ten gąska siedzi. A jeden się tak natylił, ale nie pomacował.
pracy z tych rzegień. A to była, to był duch. Pośli dali, to był taki znak. A tam w tym synku tam mieli gospodarz, ten właściciel tej restauracji miał dwie dziołki. A te dziołki były piękne, jak gdzieś wysokie, już były wyrośnięte. Takie panice. I ta jedna, no i starsza, co się jej stało, zapalenie płuc dostała i boroka i umrzyła. I to tak ta gąska już dała znać, że tamta dziowa umrze w tej chałupie. A ilu ich tam było wtedy, że ten jeden się pochylił? Paru ich tam było, tak? No, szli do roboty, chłopie się tak zbierały po drodze i szli do pociągu. A czarownica, gdzieś tu czarownice pod zofką podobno były, tak? Słyszałeś coś, czy nie? Były czarownice, ale to się nie dali znać, bo się boli. Bo to tak jeden, drugi nas na złość robili, nie? Takie wróże rozsumajcie, ale na złość robili. Jak? Nie życzyli jeden drugimu, zazdrościli, zawiścili. I potem taki jakiś skandal, to wiedzieli, albo co, jak się co robi, to jeden drugiemu na złość coś zrobili tam. Powiedzmy, poradził się, nauczył poszczoła puszczać. Umył kumpko włosów, z tego tam wziął, albo z łepy utargł, albo z konia, albo z krowy, a z kubą, to i puścił do luftu i ta kulka leciała. Na kogo by ta kulka spadła, to tyś był porażony. Taki choroba cię chyciła. Choroba cię chyciła jako poszczołowa, choroba poszczołowa. Albo cię momentalnie coś zabolało, albo kolano, albo ręka cię zabolała, albo palec cię zabolał. Mama, babcia coś co miała, tu miała palec taki zniekształcony. Do palca i to wlazło. A kto je na nią puścił poszczał? Nie wiadomo. Zazdrościł ktoś też. I to potem babcia miała przecinany ten palec operowany. No. Bo tak by była, to by było ugniło ten palec i kość by była sama została. Po poszczałie to była groźna choroba. A tak jeden drugi ma to. Albo na krowy puszczali. Tak na jak się on nazywał. Ten, co to dali wróż, to jest wróż. Tam na górnym, po prawej stronie od Zofiłowki tam mieszkał. A Nowoki mieszkały tu. Mieszkaj Nowoki, no mieszkały wiem, przed tym. No wiem. Przed tym nie wiem. Teraz wiem, gdzie mieszkają. No ale przed tym mieszkali zaraz. Jak je przystanek na Zofiłówka, jak się idzie, aby się chodnikiem, nie? No. I kręcisz na Zofiłówka. To tu jest przystanek na Zofiówce, nie? No. Na autobusie, co? No. Tak, ze Zofiówki jadą, to troszkę na przystanku stoją. No wiem. I koło tego przystanku zaraz, 5 metrów, jest druga taką wjazd do placu. No wiem chyba. No, i tam jeszcze chałupa jest, stoi od Frycki Nowokowej. No. Bo ta stara Nowokowica jest obalona już, ta chałupa, starą obalili. A Stodowa nie wiem, czy jeszcze stoi, czy nie, chyba stoi moja ta Stodowa jeszcze. To Frycka jest na mojej gospodarzy. Od siostry, od Aniele. No. No i co tam się stało? To ten wróż miał nerwy na tych Nowoków, to puszczał im, rozumiecie, albo na konia coś trafiło, albo na krowy. Nie. To potem jedna z tych krów, bo która nie daje mleka, zamiast mleko to krew leciała. Mhm.
I to musiały doktory przyjechać, weterynarze i leczyły, a nie to na zabicie, taką krowę musiała iść. No, to niszczyli gospodarstwo tę rożę. To mieli grzech. To zapomniał się na żywo. A tak, tak był fajny chłopiec, jak on szedł drogą, że tak rękami wbijał. A fajny chłopiec był. Brawański, Barchański, jakoś się nazywał u niego. Dużo było takich rzeczy, takich. Czuło to, nie trzeba było daleko chodzić, bo tu u Tymana, Tymanka Przemiskula, Staroń, to też tak poradziła ci coś uczynić. Jeszcze uczarowała i nie miałaś powodzenia. Jeszcze na odpoczynek grać, dać panie, bo to się źle nie śmigło dać, bo umrzy tych. A ty na jeszcze Matylda odczyniała, tak? Co? Matylda odczyniała takie uroki. To Matylda to odganiała, no. Jak to robiła? Miała to coś. Kadzidło naparowała, święcona woda, kreda. To ona to rozganiała takie te uroki. Albo jak się poszło, wiecił, to zażegnowała. Taki poszczowie. Ten palec? No. Na czemu babci tego nie zażegnała? No. Zażegnowała, bo to jednak się nie psuło dalej. No, nie psuło? No. Mhm. Wystała na tym, boleźnią bolała, ale wyleczyło się to. No ale potem do chirurga poszła, tak? Nie. No mówię, że chirurga... Była tam, ale tam coś... Ropa ino wypuścili z tego, bo to ropiało. No jak przed takim czymś się szło chronić? Co? Jak się przed takim czymś szło chronić, żeby cię puszczał, nie trafił? Nie uchronisz się. Jak to poszło ktoś puścić, to nie widzisz. A skąd te baby miały jakieś książki takie, że skąd się tego uczyły w ogóle, jak to się robiło? Tam były, umieli. Ludzie kombinowali pierwie też. A mówisz też jeszcze tam o tym płocie, że coś nas kapało po płocie, że... No tak, jak synki szły ze zabawy, ze śpiewem, to z ziołami. Ale skąd? Co? Skąd szli? Sam ze synku. Skąd? Ze restauracji. Aha. We Wilkowie, jak jest restauracja, kawałek od nas. No. Zeszli, a kole u kołodzieja tam po płocie lodowodziową z łańcuchami. Ale widzieli go? Coś go widzieli. A rozdzwonił tymi łańcuchami z cyrką, a ci ludzie sędziowie kwiczały, a uciekały jak wioski. To są gile? Toć. Ale opisywali, jak on wyglądał, czy nie? Tam się mówił, to co aż pasę, jakie wyglądał. No to co widzieli, że to diabeł? Widzieli, lota diabła po płocie i... No bo jak to można przypuścić chłopca, no to po tym płocie. Ulocasz po płocie. A tu latał po jakimś płocie, nie wiem, gdzieś tam jakiś dom był nawiedzony, czy tak, czy jakieś taka... Obojętnie, jakie miejsce się pojawiał? Sam przy tym... U nich tam było, to miał okazję tam. Ale między razy go tam ktoś go widział, czy nie? Pora razy go tam widzieli. Tak? A gdy Dziagio leciał do roboty też rano, też o 4, bo my trzeba lecieli do pociągu. To ci on tyle, koło tego krzyża, co ta jest, do dzisiaj tak ten krzyż stoi. No. Co godał, że już ja tego psa widział i baranka, i wołowieczka. Tego psa to od nim wziął? No. To ile też miało wala szosą, bo ci mało, ale ani palca nie było widać na drodze. I no według światła, jak się w Tychach świeciło światło na dworcu, to według tego światła tak leciał, bo szosą po pośrodku szosy tak leciał. A przyszedł ku krzyżu, to ani nie wiem, czy się przeżegnął, czy nie. Jak mi szczeliło po drogi łańcuch z takim choćby dzwonkiem, łańcuch zadzwonił mi pod nogami, szurrr. A
a mnie i ostanął jak w ręce do szosy przylepiony, ani kroku dalej nie zrobił, a włosy mi tak stanęły jeżdża na głowie. Dech mi chyciło, stanął tak, ale zdechnął jak się, zdechnął jak się i normalnie nie uciekał, jak dali normalnie sobie, bo uciekać jak nie poradził, bo był taki strach przerędziony. Wiele mi było, może z 15 lat. To tam do tej restauracji w Wielkowyjach przyjechał cyrk. I tak byle co pokazował ludziom. Dużo ludzi było, pełno sala ludzi było w tej sali. I tak rozumiecie, osiołka tam miał, też małpiczki, papugi. Tak byle co pokazował, co umiał, co zrobić. I osiołek tam rozumiecie swoje te ruszanie i pokłony robił, co... Jak byłem, co pytał się też w tym ptactwu, puchali z tym ptokiem, co dało, czy papugi go dały, albo cierczały. Tak, coś tam były wyszkolone. I panu teraz wam powiem taką sprawę. Jest tu kto z was, co byście się chcieli coś dowiedzieć? Dlaczego? Ale żebyście się chcieli coś dowiedzieć z waszych strun. Czy tam jakby złokradli kiedy, albo byście tam coś stracili, albo coś. Albo tak macie coś na sąsiada, albo coś. Czy chcecie coś dowiedzieć? Ale to kosztuje 5 zł. Ten seans kosztuje 5 zł, bo ta dziocha, co on miał dziocha ze sobą, ten cyrkuśnik. No. Jako piękno, fajne dziocha, jako szorno, lukato. Wziął przy sobie i on ją uśpiwał. Na stole leżała, a tak ją trzepało, choćby miała ta padaczka. No. Tak szarpało ją. I leżała potem. I on się opytał, co ty się pytasz u niego, czy tam cię ktoś zbił, czy tam bo policja wszystko zchęciła się, albo tam co ludzie rozumacie, że zdarzenia go dali. I 5 zł to kosztowało. No. A mojego brata kiedyś na Żwakowie mieszkał, te dziochy, co były na pogrzebie, teraz babciny też od brata, to mojego brata złodzieje ukradły. No. On kiedyś był i między tym czasem przyszły złodzieje i wykradły mu wszystkie ubrania ze szranku mu wykradły, ze szafy. Tak jeszcze byle co ukradli. Brat został bez ubrań. Jeszcze ma troszkę i od te 5 zł strasa, 5 zł dla stary Polski to było dużo pieniędzy. To jest teraz ile? A 5 zł to... Już czemiki się kupił za 5 zł na targu. No. 5 zł na szychta. Nie zarobił 5 zł na szychta. U Czecha zarobił ino 2 zł na szychta. Tak jakby młodszy. A potem już zarobił 4 zł. No. To 5 zł ten seans kosztował. I on się go pytał tego cyrkuśnika, że mógł mi powiedzieć. Powiedział mu, że mojego brata na Żwakowie w Tychach ukradły złodzieje. Wykradły mu wszystkie ubrania. Czy te ubrania się znalazły, czy nie już. I on tej dziochy się pytał, to ta dziocha tak szarpało nią i wszystko dała. Tak, pana, złodzieje są z niedaleka, a ubrania się znalazły, ale już nie będą do użytku. Nie? No. Niby poprzerobiane będą. I richtig, za jakiś czas policja dała znać Richardowi, że ma przyjść na policję, obejrzeć te ubrania, co się mu straciły. No, przyniósł ich do domu, ale wszystko małe, za małe. I on potem w nich chodził.
Ale znaleźli tych złodziei, czy nie? Pochytali ich, ja. To i kto to był? A tam Łodwirów. Z następnej wioski. Wychycili tych złodziei. To było też bezrobocie. Było i ludzie łazili po chałupach i krali. No widzisz, i tak coś się zdarzyło, widzisz. Dziowa wykryła ten jej duch. Przechodził Kaś, coś poszukał, albo coś znalazł, że ten duch, co potem wypowiedział w tym spaniu. Ta dziowa co powiedziała. No, wspominasz coś jeszcze przez noc. No ty, że spia. Borys we Wilkowiach. Nie wiem, chyba on już nie będzie żył. To nie, bo on był stary. On więcej jak 100 lat. Borys się nazywał? No. To kolegował się z moim bratem. Alojzem tak. Ale sam chodził do niego na wiesiady. A on czytał książki Czornej Magii. Te księgi tam miał i tak się wyczytał w tych książkach, że już ta magia poradził robić. Początkowo już to umiał chytać, robić. To mu pochało w duma co chwila. Panu baba spać nie poradzi, co łazi po izbach, co, a szur go, a to, a pierę czym. No, to łóżkami, to pierzynami szarpało. Ona ogromnie wrzeszczała, żeby tego nie robił. No, a potem na koniec zdaje że mu skoczyła do tych książek tak i popaliła mu to. Zniszczyła mu to. Bo lecząc czasem się pochało w duma. To roz, tam Alois był u niego, brat, a on mu to wodzą o tym, nie? Pan chce to ci co powróża. Ja był tam jeszcze też Kołodziej, Józek Kołodziej, gospodarz. To był szwagier, ten Kołodziej, a mój brat to byli szwagrowie. Wiesz? No. Bo mój brat miał Kołodziejowa cera. To byli szwagrowie. I pan ja ci powiem, wiele bo Józek pieniędzy przy sobie. A Józek się tak śmieje, wiedział, że nie ma nic, nie? No dobrze, to obejrzał pieniędzy. A miał pachołka ze sobą, ten Kołodziej. Był pachołek, co kuniami jeździł. Przy sobie siedział, powiedział, dobrze, to ja nawet ci to powiem. Tak zrobił, że tego pachołka uśpił. Wiesz? Uśpił go i pachołek siedzi. Śpi, pełnym snem spał. Nic nie wiedział. A on się pytał tego pachołka, powiedz wyraz swój gospodarz, bo pieniędzy przy sobie. A śpi dalej ten synek. Za chwilę, z tego obudzi się. Wyraz pieniędzy mój gospodarz. Mimo nic, pan jak się naszukał, to w jednej kapsie jeden grożek z noc. I się tak patrzą jeden po drugim, ryczy, macają go wszyscy, szukają tego grosza, ryczy ten grosz tam z nocy. Co? Ja. Ten grosz z noc w kapsie w rogu, a ten gospodarz nie wiedział, że ten grosz tam był. I ten grosz z nocy. A to jak on usnął, to jak mógł się dowiedzieć? Jak on spał ten pachołek? Ten drugi go szukał. Ten drugi go szukał, tego gospodarza.